Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie wyszedłem aż tak bardzo z sprawy. Ale chcę wam pokazać parę rzeczy, których nie miałem okazji dojść wcześniej w Kaizo. Cholera Mario. Otóż samą przejście gry to nie koniec. Nie tylko normalne plansze zostały wyedytowane przez twórcę Kaizo. I mam zamiar pokazać to, co wspomniano, resztę to będzie złe. O, udało się. Nie jestem na szczerze najwyraźniej. Tak, już tak. O. Zawsze uwielbiałem to robić naprawdę. Nie zawsze się dało stąd wyjść. A to już inna sprawa. I szują. Zjeżdżaj. O! Opa. Jak to by się nie utopić całkowicie? Czy ja na pewno chcę tędy iść? Kto mógł tędy? Naprawdę, momentami taki jest łatwiej. Tak, po części wynika to z mojego lenistwa, ale to już inna sprawa. O, co mnie zabiło? Au. Au. Teraz nie jestem do końca pewien, w jakim momencie powinienem wyjść stąd. Wydaje mi się, że trochę za wcześnie. Wow, wiedziałem. To nie mogło pójść dobrze. Au! Ty szujo! Ledwo przeżyłem. To się idzie. O, oh, to było złe. Mnie tu nie ma, nie wiem o co wam chodzi. Na moje nieszczęście tyle by widzą, że ja tu jestem. Co? Okej. I teraz jestem już absolutnie tu, gdzie chciałem być. Łatwo jest się dać na tym złapać, naprawdę. A po co przepłynąłem aż tutaj? Odpowiedź jest prosta. Jest tutaj ukryte przejście. Nie pytajcie, jakim cudem zahaczyłem o tą dziurkę. Nie wiem. I dosiadamy do ukrytych etapów. Oj, są całe cztery i wszystkie są okropnie trudne. Do tego się może na boju przyzwyczaić wcześniej, ale wow. Tak. Za późno. Za wcześnie. A, po rybie pewnie mam skoczyć. No, okej. Okay. Mój problem polega na tym, że muszę jeszcze jakimś cudem. Zgarnąć. To co się znajduje. Au! Jakim cudem tu mnie zabi? No właśnie to muszę zgarnąć przy okazji. Czekajcie.
Okay. Oh. Albo dobinę za późno, albo dobinę za wcześnie. Nie mogę się bić ten idealny moment. Jak widać. Za wcześnie. No! Do diabła. Co? Co tam sta... O! Jesus! Christ! Bardzo to żenujące, że nie potrafię przyjść z samego początku etapu. Wow! Wow! Naprawdę! No, God damn it. No. Dziękuję. Naprawdę. Czasami nie rozumiem, dlaczego telefon mnie zabija ją. W momencie, kiedy jestem... O, oh, wow. Dzięki, że mi mówicie, że coś takiego w ogóle się znajduje. Opa. Teraz sobie z tego skoczę. Ale ambitny. Wow. Ah. Gdzie ja wpadłem? No, dziękuję. To diabła. Biorąc pod uwagę, że to Kaizo, to jest imię, że powiem, że ta muszla będzie im do czegoś... Nienawidzę was. Potrzebne. Okej. Okay. Czemu ja tego wcześniej nie przewidziałem?
Wow. One są wszędzie. Jeszcze ta śliska podłoga! Jeju! Oh wow. O Jezu Chryste. To jest skok, którego osobiście nie wnoszę. Powiedział Shinji, wykonując go za drugim razem. Nie kwestionuj się. Naprawdę, nie kwestionuj się.